galerii na Zakręcie w Oksywisznia Mała odbyła się wyjątkowa wystawa Korwinowy. Było to 64. Wiszeńskie spotkanie ze sztuką 2023. Pięknie Państwa witam. Frekwencja super. Super, bardzo się cieszymy jako gospodarze. Witamy gorąco. Pozwólcie Państwo, że przywitam naszego włodarza, pana wójta Jakuba Bronowickiego. Kuratora naszej wystawy, pana Ryszarda Glegołę. Drodzy Państwo, dzisiejszy wernisaż to Korwinowie. Korwinowie, szanowni Państwo, wspaniała rodzina Korwinów. Chciałabym Państwu umilić ten wieczór też troszkę muzycznie i dla Państwa przygotowaliśmy niespodziankę oczywiście. I dzisiaj przed Państwem wystąpi pan Taras Bakowski, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ukończył również Uniwersytet Jazzu w Kijowie oraz Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej w Nysie. Na torcie. Tu nie ma do czego się przyczepić, to wszystko jest piękne. No. Piękne prace poukładane, wszystko dzisiaj się rzadko kiedy zdarza wśród artystów, żeby to było wszystko tak przemyślane, żebyśmy do siebie dzwonili, umawiali się co do godziny, każdy był punktualny. To dzisiaj jest wielką rzadkością. Ja bardzo dziękuję pani Dorotce
za to, że mam przyjemność w ogóle i honor być kuratorem Państwa wystawy. Ja poproszę tu Panią Dorotkę, Pani Dorotka jest rzecznikiem prasowym rodziny. Każda z prac zawsze kryje jakąś tajemnicę, ma swoją historię, to już Państwo będziecie mogli dopytywać Pani Dorotki, ale na temat w ogóle tej wystawy proszę Panią Dorotkę o Państwa. Szczerze mówiąc, nie przygotowałam żadnej mowy na tę okoliczność. Chciałam tylko powiedzieć, że cała nasza rodzina ma wielką radość z tego, że możemy być razem również w tym obszarze, to znaczy właśnie w tym, że rodzice i dzieci mogą razem coś pokazać innym i czuć się razem, wspólnie. Chciałam powiedzieć jeszcze, że trochę te prace Macieja czekały na to, żeby je pokazać. 50 lat, tak? Te prace powstały jeszcze przed naszym małżeństwem, które w tym roku będzie miało 48 lat. Niektóre z tych prac powstały już w trakcie trwania małżeństwa. Są czasami cichą recenzją. Natomiast chciałam powiedzieć, że nasze dzieci rozwijają się w wielu kierunkach. Nasze dzieci są bardzo zdolne. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Mamy ich troje i wszyscy, cała trójka jest po prostu niesamowita. Jesteśmy dumni, że mamy je i bardzo je kochamy. To wszystko. Ja nie będę więcej mówić, po prostu cieszę się, że jesteście taką wspaniałą rodziną. Dziękuję. Tak chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo wszystkim Wam dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj. Całe przygotowania i zaangażowanie mojej zdolnej rodziny. Naprawdę chciałem jako ten człowiek rodziny, który nie ma talentu, chciałem powiedzieć, że jestem bardzo z was wszystkich dumny. Cieszę się, że wszyscy tutaj rodzina, nasi przyjaciele, wszyscy tutaj jesteście. Bardzo dziękuję Państwu za zorganizowanie tego, za to, że tutaj jesteście i cieszę się, że cała czwórka może pokazać to, co robi najlepiej. Także raz jeszcze wszystkim Wam dziękuję i mam nadzieję, że wszyscy będziecie dobrze się bawili i życzę Wam miłej wystawy. Dziękuję. Ja poproszę jeszcze Pana Wójta do nas na chwileczkę. Dziękuję serdecznie. Ja również chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim naszemu kuratorowi, z racji tego, że to jego wrażliwość, znajomość materii, chęć współpracy jest nagrodą dla nas wszystkich. I bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać na kolejnym czwartkowym. Chciałbym się powiedzieć o biedzie, ale myślę, że to dużo, dużo dalej wykracza niż tylko wyłącznie o tym. To jest naprawdę wspaniałe przyjęcie. Mamy okazję oglądać nieokiełznaną wyobraźnię, choć tutaj dała się zamknąć na tych ścianach. Z tego się bardzo cieszę, bo wszyscy będziemy mogli ją podziwiać i dzisiaj z nią obcować. Dziękuję Państwu za proszę całą rodzinę, może Pani Dorotko, proszę bardzo, zapraszam wszystkich artystów tutaj na środek, tak, zapraszam, proszę się pokazać. Później na tym miejscu ludzi, którzy nie znają, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumna, że mogę być tutaj razem z Państwem, że mogę dzisiaj wystąpić. Thank you.
zdjęcia.